Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, psychotesty u operatora wózka widłowego. No, czy wykonywać, czy nie wykonywać? Bardzo proszę Pana o informację na temat badania na operatorów wózków widłowych. Syn mój ma wadę wzroku, jednak psychotesty na kierowcę B jest przedstawicielem handlowym przez pozytywnie. Nie były tak bardzo restrykcyjnie. Czy na operatora wózków widłowych są takie same, czy podobne jak na kategorię C? Pragnę zaznaczyć, że ma on widzenie w zasadzie jednooczne, ze zbieżne, ale po operacji i niedowidzenie pozostało. Pozdrawiam i czekam na informacje. No niestety, szczęśliwie dla kierowców pojazdów służbowych kategorii B, mogą oni przejść te psychotesty, mogą zostać dopuszczeni przez lekarza medycyny pracy, nie mając widzenia obuocznego. Jeżeli chodzi o operatorów wózków widłowych, ta sytuacja, że może zostać dopuszczony do pracy jedynie jako operator wózków widłowych niskiego składowania. Dokładnie nie wiem, co to są za wózki, ale przypuszczam, że sama nazwa mówi, że składują one nisko, czyli nie musi ten wózek tam podnosić czegoś bardzo wysoko, że to widzenie obuoczne jest wymagane. I niestety praca operatora wózka widłowego została zakwalifikowana do prac wymagających pełnej sprawności psychoruchowej i częścią badania lekarza medycyny pracy, jedną z zakresu konsultacji jest badanie psychologiczne i niestety na stereometrze musi być idealnie. Także zes zbieżny czy rozbieżny, bez zachowalnego widzenia obuocznego w zasadzie wyklucza cię jako operatora wózka widłowego, a przynajmniej operatora wózka widłowego wysokiego składowania. Na tym w sumie kończę. Jeżeli mimo wszystko masz coś więcej do powiedzenia na temat psychotestów, widzenia obuocznego operatorów wózka widłowego, zapraszam cię tutaj do komentarza poniżej. Oczywiście tutaj również mile widziany byłby twój komentarz lub zajrzenie na mojego bloga badania lekarza medycyny pracy.com, jak również psychotesty kierowców.pl. Bye bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, także daj lajka lub skomentuj ten filmik, jak miałeś szczególnie jakąś podobną sytuację.